Dzień dobry, witamy serdecznie. Naszym gościem jest pani Katarzyna Gaegał. Anioł, dzień dobry. Dzień dobry. O ile się nie mylę, to pierwszy raz pani w meczu gwiazd. Tak, będę miała zaszczyt pierwszy raz zagrać w takim, myślę, że wspaniałym przedsięwzięciu i jestem z tej możliwości bardzo, bardzo szczęśliwa, także dziękuję bardzo. Pani Kasia Mróz już w tamtej edycji wystąpiła, polecała? Tak, tak. Muszę przyznać szczerze, że zapytała się mnie raz tylko, czy będę akurat w Szczecinie, czy bym mogła w tym zagrać i odpowiedziałam od razu, że oczywiście, że nie ma żadnego problemu, że nawet jak nie będę, to przyjadę. No właśnie, bo pani pochodzi nie z tej części Polski, więc wakacje zapewne nie spędza pani w Policach, w Szczecinie, tylko gdzieś daleko, ale mimo wszystko decydowała się pani przyjechać tutaj. No w tym roku do końca czerwca jestem tutaj w Szczecinie, dlatego że mój syn rozpoczął szkołę i, no i musi być do końca pierwszej klasy, także do końca czerwca na pewno tutaj będę. Mhm, same wrażenia, no jeszcze nie zaczęliśmy na dobro tej imprezy, ale sama inicjatywa, co by pani mogła powiedzieć o tej sprawie? Ja myślę, że każda inicjatywa, w której możemy pomóc przez to, że gramy w siatkówkę, przez to, że ludzie w jakiś sposób nas znają i są naszymi fanami, my przez to możemy pomóc dzieciom, ale również no komukolwiek, to myślę, że takie sytuacje trzeba wykorzystywać i trzeba takich rzeczy robić więcej. Siatkarsko, wojna żeńsko-męska dzisiaj, czy raczej zabawa? Z tego co wiem, no to pierwszy set ma być taki dosyć poważna siatkówka, więc myślę, że tutaj będą jednak mężczyźni grali, a potem ma być takie w formie zabawy, ale też wiadomo, no ja ze względu na moją kontuzję będę no mało grała dzisiaj, bo raczej nie mogę, więc... A gra na wyższej siatce dla pań to jest spora przeszkoda? No to... Myślę, że tak jak teraz staniemy na pierwszy raz, to na pewno jest przeszkoda, bo nie jesteśmy tego przyzwyczajone, ale przynajmniej będzie zabawnie. Okay. Nie ma co ubolewać. To teraz skończmy ten wątek taki zabawowy i przejdźmy do Chemika Police. Już prezes Jałosiński zapowiedział, że Chemik Police w tym sezonie ma walczyć o Final Four Ligi Mistrzów. No i teraz jest pytanie, czy to hura optymizm krok za daleko, czy po prostu optymistyczna wizja? Ja powiem tak, że myślę, że to nie teraz nie jest nie miejsce na to, żeby komentować takie sytuacje, dlatego że dzisiaj tutaj jesteśmy w związku z inną inicjatywą. Będzie konferencja, będzie spotkanie z mediami. Myślę, że wtedy będzie można takie sytuacje komentować i wtedy będę mogła się wypowiedzieć na ten temat. Natomiast na tą chwilę wolałabym, żebyśmy się tutaj skupili na tej inicjatywie dla hospicjum, dla dzieci, żeby im jak najbardziej pomóc. To może troszeczkę... Może troszkę wygodniejsze pytanie zadam. W takim razie zapytam o biało-czerwone kolory. Czy śledzi pani mecze swoich koleżanek reprezentacyjnych? Jeżeli mam możliwość, to oglądam. Jeżeli nie, to na pewno śledzę. Trzymam mocno kciuki. No, mam nadzieję, że dzisiaj wygrają i że już będzie awans do mistrzostw. A Katarzyna Gaegał-Anioł w biało-czerwonych barwach jeszcze? Nie, myślę, że już mój etap w biało-czerwonych barwach się zakończył i no trzeba jakoś tą erę, że tak powiem, zamknąć, już nie ma co do tego wracać. Teraz mam inne sprawy, inne rzeczy do roboty w trakcie wakacji, także nie ma... Wiadomo, że zawsze jest troszeczkę przykro, bo człowiek by chciał może i wiecznie grać, ale trzeba... To chyba jeszcze nie jest ten wiek, żeby ze sceny schodzić. Nie jest ten wiek, może to nie jest ten wiek, może będzie jakiś mega sezon, jeszcze wrócę, nie mówię definitywnie nie, ale myślę, że na ten sezon, na te wakacje to koniec, myślę. Okay. Dziękuję serdecznie. Proszę bardzo.